Witajcie widzowie, ja nazywam się Usajmek i witam was w odcinku z Wyspy Mrozu. Dobra, czekajcie, bo audio nie ma. A audio powinno być. O, gdzieś na 60. I tak, jak dobrze wiecie, zmieniam, po pierwsze to był ostatni live. Nagrywam odcinek w trakcie, gdy za oknem jest burza lub tam deszcz. Chyba bardziej burza, bo mój znajomy kuzyn wysłał mi snapa i nie jest za ciekawie. No i wróciliśmy do ognisk, do obozu z ogniskiem. Czemu? Gdyż pan Rembex i pan Jacker napisali mi na temat paru ciekawych wątków pobocznych, za co im bardzo dziękuję. Rembex napisał: na wschód od ogniska jest bardzo ciekawy wątek fabularny, dlatego się tam przejdziemy. I przejdziemy się do też innych miejscówek, a to sobie po prostu będę tutaj wracał. I może zrobię nawet z tego bazę wypadową, tak mi się wydaje. Może. Mogę zbudować bazę, ale ten... A, i przy okazji przeczytamy dokumenty, które w poprzednim odcinku nie przeczytałem. Notatkę to wiem, że czytałem. Biesiadę chyba nie przeczytałem. Książkę z piórem też nie przeczytałem. To są kody, które sobie zostawię gdzieś. Plan Wyspa Mrozu 2. To było... Notatka czwarta, list polecony od Newtona i sobie przeczytamy. No to czytamy po kolei sprawozdanie. Nasi wysłannicy wyruszyli do latarni morskiej, by zatrzeć ślady w związku z nielegalnym transportem czarnego śniegu. Charles Newton przekazał nam zadanie na następny tydzień. Jednym z nich jest wysłanie części oddziału do schronu Lulaby. Okej. Okay. Ciekawe info. A, to są inne notatki, to sobie je schowam. Biesiada. Zorganizowaliśmy biesiadę z okazji udanego ataku na latarnię morską. Matt przyniósł do fortu wódkę, więc zapowiada się niesamowita noc. Okej. Okay. Na szczęście tanci panowie już nie będą przeszkadzać latarni morskiej, bo się ich pozbyliśmy. Książka z piórem. Ci bandyci złapali mnie podczas wędrówki do obozu najemników. Przed chwilą zamordowali bestialsko moich przyjaciół. Boże, oby o mnie zapomnieli. Michael. To tam wrócimy do obozu i resztę załatwimy, gości. Oj, czekajcie, bo chyba mnie teraz będę kichał. Sorry, możecie napisać na zdrowie w komentarzu, jeśli to teraz jesteście przy tym momencie. Dobra, więc tak. Jeszcze list polecony od Charlesa Newtona. List polecony Charlesa Newton, Fort Najemników, 28 października 2019. Słuchajcie, towarzysze, zostaliście wyznaczeni do bardzo ważnego zadania, od którego będą zależeć przyszłe losy korporacji. Waszym zadaniem będzie opuszczenie... Sorry, musiałem poprawić mikrofon. Waszym zadaniem będzie oczyszczenie latarni morskiej na południu z wrogów firmy. Dowiedzieli się zbyt dużo, gdyby wygadali wszystko na zewnątrz, ja i wy skończylibyśmy źle, naprawdę źle. Pamiętajcie, by wyglądać jak delegacja z mojej firmy, by nie wzbudzić podejrzeń. Jeżeli nie dostosujecie się do tego, czeka was kara, jakiej nikt nie widział. Rozumiano? Mam nadzieję. Macie ostatnią szansę, bo więcej przemrużeń... Oka nie będzie. Charles Newton, przywódca snu. A Charlesa Newtona ja się czasem pozbyłem? Chyba tak. Dobra, no to tak. Mam rozpiskę obiektów, noktowizję, skórę, bruk. Patyki. Nie, kości zostawię. Kodziki też tutaj zostawię. Tutaj po nie wrócimy. Krzemień. Mogę zrobić żelaza ten, ale wolę to zostawić. Dobra. Więc tak, najważniejsze obiekty zostawię. Medkita zostawię, bo mam natychmiastowe leczenie. Notatki też zostawię i tutaj po prostu wrócimy. Okej? Okej. Zostawię sobie rozpiskę obiektów, bo może się przyda. Teraz przeszukuję sobie wszystkie rzeczy, które mi się przydadzą. I tak, kamienny miecz, RPD. A to też wezmę, bo i tak mam mało do tego ammo. Koktajl Molotowa zostawię, bo raczej będę go szykował na innych. Albo jeśli będzie coś tam ciekawego, to w sumie to... No i okej. A to też schowam. Okej, raczej to tyle powinno się rzeczy przydać, a więc idziemy. W nocy. Kurczę, dobra, to wezmę może jednak patyki, bo się przydadzą na pochodni czy coś. Dobra, no to idziemy. Na wschód. I wschód jest east, tak. Czyli tam idziemy, okej. Czekajcie, bo tam chyba coś jest na tabliczce napisane. Fabryka skuterów śnieżnych. Czyli chyba chodzi o ten wątek. Dobra, no to w takim razie tam idziemy. O, ludzie, jak ja się cieszę. W ogóle... Wczorajszy live wyszedł w super w sumie.
I bardzo dziękuję tym osobom za subskrybowanie mojego kanału. Następny live będzie, obstawiam, 31 października. Ze względu na, wiecie, jakie święto się zbliża. Powiem tyle, ja tego święta nie świętuję. Czemu? Bo to jest bardziej, można powiedzieć, już amerykańska kultura. Nie, że coś mam do amerykańskiej kultury, jestem ogromnym fanem języka angielskiego i lubię w nim się wypowiadać. I jego się uczyć i oglądać sobie filmy po angielsku, zazwyczaj z napisami polskimi, ale ja po prostu, wiecie, no I'm not really into it. Jestem za bardzo w to święto mieszany. A jak ktoś inny chce świętować to święto, to ja nie mam problemu z tym, mówię, jestem tolerancyjny i obojętny i tak dalej. Po prostu nie będę, po prostu mogę na przykład, nie wiem, taką osobą się przejść, nie, ale te zorze polarne są po prostu przepiękne, mógłbym je oglądać godzinami. Gdyby nie szkielety, które mnie gonią. No nie za fajnie jest. Także mówię, to jak ktoś chce świętować Halloween, to ja nie mam z tym problemu. Mogę nawet się z tą osobą przejść, mówię, mi to nie przeszkadza. Ale żeby sam miał świętować to święto sam dla siebie, to nie. Czy to chodzi o to? Mi się wydaje chyba, że nie o to chodzi, ale nie jestem pewny. Dobra. To jest chyba ten budynek, ale nie jestem pewny. Czekajcie, muszę się podrapać. Coś tu jest ciekawego? Nie. To chyba jest to miejsce, ale nie jestem pewny. Dokładnie nie sprawdzimy. Okej. Okay. Jesteśmy w środku. Tu są chyba drzwi na zewnątrz. Boss, okej. Okay. Marchewka. Niezniszczalność 3. Diamentowy hełm. Okej, okay, no to będzie ciekawie. Wykorzystam go później. A tutaj? A, to jest ta skrzynia Endu, dobra. Nie, skrzynia Endu sobie zostawię. Niech sobie tutaj to wszystko zostanie. A, mogę światło włączyć, mogę rączki umyć. A to chyba jest... A, wiem co to jest post. To jest ta placówka, że mogę sobie tutaj odpocząć. Jasne, w porządku. Tylko zombiaki są na dworze. Ja chcę się ich pozbyć. No w sumie bym się ich pozbył, żeby móc zasnąć. Kurczę, nie zasnę. Ech. O, shoot, usłyszałem mnie zombiaki. Oj, przycięło mi Minecrafta. Dobra, całe ammo wymarnowałem. Ale jak dla mnie warto było. Mogę zasnąć, dobra. No i teraz będziecie się palić. Nie, ja teraz mogę iść. A, bo niektóre mają zbroję, okej. Okay. Ty masz łuk. Ja mam pistolet. O nie, ammo mi się skończyło. Teraz to speedgunam. Wiem, że powinienem ammo marnować, ale jak mam go, jakie mam, to warto je zmarnować. Kości? Nie wiem, czy będą mi potrzebne do sprzedaż, ale ja je sobie wyrzucę. Strzały? Też nie wiem. Tego je też wyrzucę. I dalej idziemy na ten wschód. No miło, że jest placówka POS. Żebym mógł się troszeczkę zrelaksować. I mieć pewność, że mnie nic nie złapie. Dobra, nadal idę na ten east, na ten wschód.
kurczę, no tak troszeczkę cicho na tej śnieżnej pustyni. Czuję się normalnie jak w jakiejś apokalipty, jak ta apokaliptyczna zima była w tym w książce Metro 2035. Czy ogólnie Metro Exodus, bo sobie czy mam, kupiłem kiedyś książkę Metro Exodus i sobie starki i ktoś weszedł, ale no. Także no, nagramy ten odcinek i będziecie mieli akurat na wtorek. Dobra. No, mówiłem. Czytałem Metro 2035 Uniwersum. Fajna książka, polecam. Kupiłem ją i fajnie mi się uczytało. To chyba coś z wątkiem fabularnym, no. Widzę z daleka. I chyba to jest czyjś drogowskaz. Dobra, czyli... Okej, czyli idziemy do... do fabryki skuterów śnieżnych i pewnie będziemy musieli za kimś iść. Okej. Ciekawy wątek pewnie będzie. Północny wschód. A, okej. Czy chodzi, że coś tam dalej jest, czy... Aha, dobra. To chyba jest połączone ze sobą. Albo nie połączone. Kurna, ja całą amunicję wymarnowałem. God dang it. Dobra, trzeba jakoś tam wejść od boku. To, żeby nie zaalarmować ich, bo dostaniemy się po dupie. Ja pozwolicie, że wybiję szyby? Deportacja, okej. Okay. Nie, co tu mamy? Żadnych dokumentów, żadne dokumenty, ciekawe. Okej, okay, to jest zabarykadowane. Recepcja, już mamy jakieś dokumenty. Tutaj list polecany do obiektu 0. Pomieszczenie techniczne. Droid, okej, okay, my go jeszcze sobie sprawdzimy. Ale sobie troszeczkę... Patrick. Edward. Okej, okay, ja sobie z wami wszystkimi porozmawiam. Mapa Bunker Harvest, okej. Okay. Czyli tutaj mamy jakieś ciekawe rzeczy, dobra. Jedzenie. Czekaj, to... Czekajcie, to wszystko wezmę, ale ci z przodu to byli przyjaciele czy wrogowie? Bo już sam nie wiem. Dobra, sprawdzę, wiecie co? Sprawdzę, bo... Może troszeczkę grę oszukałem. Nie. To są jednak wrogowie. Kurczę, załatwiłbym was w bardzo szybki sposób, ale... My ammo is out. Okej, mam. Mam od ciebie rozkaz. Chodźcie tu. Okej, przeczytamy rozkaz. Drodzy agenci, waszym zadaniem jest dowiedzieć się jak najwięcej o obiekcie Zero Charlesa Newtona. Ten, który wykona najlepiej swoje zadanie, otrzyma premię. Barney Forbes, ośrodek Tank, okej. Okay. Czyli Barney Forbes chciał się dowiedzieć coś o tym, chyba o tym obiekcie, okej. Okay. Ale dostali ode mnie w dupkę. Tak, w dupkę, dobra. Czyli okej. Okay. Okej, okay, czyli to jest to miejsce, okej, okay, no to sprawdzamy, no porozmawiamy ze wszystkimi, a później przeczytamy dokumenty, jakie tutaj są. Troszeczkę obeszłem Micha, ale to nie ma problemu. Pierwsze porozmawiamy w pomieszczeniu technicznym z dronem. Droid HX-9. To tu jest jakieś ciekawe ten. Droid HX-99 aktywny. Przekręca śrubę w obwodzie droida. Ała, to boli. Zasada HX-3 wprowadzona na poprawnie. Zarządzam restart systemu UCN Snow. Klikasz przyciski na korpusie droida. Mechanizm uruchomiony. Zarządzam start 6543210. Ok, uruchamianie, sukces. Uff, co za kawał złomu. Patryk dobrze wiedział, na co mnie wysyła. Słyszałem to cicho tam.
Kurczę, wziąłbym przez ciebie, bo jestem fanem droidów, ale... No, no, no niestety, no. Aha. A, to nie zrobiłem nie po kolei, przepraszam, okej. Okay. Patrick. Ci agenci są tam dalej, a przy okazji kim jesteś? Nazywam się Simon. Czytałem twoje notatki, dzięki którym tu dotarłem. Możesz mi powiedzieć... Możesz mi powiedzieć, kim byli ci ludzie? To byli agenci Tank. Zostawili na mnie pułapkę w postaci niewinnego spotkania na opuszczonym placu zabawy. Placu budowy. Przedstawili się jako rebelianci i chcieli się dowiedzieć jak najwięcej rzeczy o Snow i projekcie obiektu Zero. Gdy ujrzałem ich odznaki, wiedziałem, że czekają mi kłopoty. Jakimś cudem udało mi się dotrzeć do tej nieszczęsnej stacji polarnej. A, gdzie to jest stacja polarna? Ucieknięcie im to było naprawdę trudne zadanie. Co teraz zamierzasz? Jakoż iż podróż powrotna do fabryki to strata czasu i pewnego rodzaju ryzyko, postanowiłem pozostać tutaj i współpracować wraz z resztą ocalałych. Współpraca to droga do sukcesu. Brzmi ciekawie, mam jeszcze jedno pytanie. Wiesz może jak dotrzeć do bunkra? Do bunkra? Nie byłem tam. Od kilku ładnych lat. Wydaje mi się, że znajduje się ona na północ od fortu najemników. Swoją drogą lepiej uważaj na tych kolesi. Podobno są o niebo groźniejsze od tych agentów, których właśnie załatwiłeś. Co masz na myśli? Krótko mówiąc, to jest bardziej zamożny niż Tank. Stać ich na wiele rzeczy, w tym na lepsze uzbrojenie i lepszych ludzi. Dlatego jak już masz wruszać do bunkra, radzę ci się przygotować w obozie rebeliantów na zachód od mojej fabryki. No dobrze, Simon. Wyjaśniłem ci dość dużo i chciałbym w zamian, abyś mi o czymś pomógł. W dowolnej części stacji znajdziesz droida badawczego, który od pewnego czasu mocno szwankuje. Jakoś ta maszyna ma w sobie cechy protokolarne, może z nim pogadać i ją naprawić. Będę ci bardzo wdzięczny, nie ma sprawy. No i ukończyłem to zadanie, okej. Okay. Od kiedy Patrick startret ukończył używając... Dziękuję ci bardzo za pomoc. Mam nadzieję, że to zadanie cię nie przerosło. Masz weź to na szczęście. Ładź. Na pierśnik z kolcami i mleko. Mleko. A po co mi mleko? To ma jakieś niefajne... Tak myślę. Plus 6 zbroja, plus 3. Black, czarny sweter. Zostawię. Albo w sumie wyrzucę. Zawsze mogę kupić sobie. Okej, okay, jest tu Edward jeszcze, widziałem. I mnóstwo jedzonka, które mi się przyda, bo mi się już w sumie skończyło. I też parę fajnych, ciekawych rzeczy. Jeszcze poczytamy jeszcze dokumenty przy okazji. Witaj, nieznajomy. Możesz pomówić? Możemy pomówić, to bardzo ważne. Słucham, o co chodzi? Kilka dni temu mój przyjaciel Isaac wyruszył do pobliskiego schronu, by odnaleźć trochę zapasów. Powiedział mi, że skontaktuje się ze mną jak najszybciej po przybyciu na miejsce docelowe. Niestety od tej chwili nie otrzymałem żadnej wiadomości zwrotnej. Obawiam się, że wpadł w kłopoty i potrzebuje natychmiastowej pomocy. W skrzyni obok znajduje się mapa prowadząca do tego schronu. Jeżeli odnajdziesz Isaaca, czeka cię wysoka nagroda. Proszę odnajdź go. Dobrze, poszukam go. Dziękuję ci, dobry człowieku. Całe szczęście, że na tej mrożnej wyspie znajdują się ludzie tacy jak ty. To naprawdę miłe. Znacie Isaaca. Znacie Isaaca. Dobra, w opuszczonym bunkrze. I to jest najprawdopodobniej niedaleko. Dobra, to i się wyruszamy. Mikstura szybkości leczenia. A coś jest w tym składziku? Nope. Dobra, to ja schodzę na dół. Dobra, no to idziemy. Nie wiem, co to są za te... Czy ja idę w dobrą stronę, czy złą? Zaraz się w sumie dowiem. Przejdę się, pochodzę sobie trochę w tą stronę. I się zaraz dowiemy. Czy piłeczka, czy kuleczka się zwiększa, czy zmniejsza? Wiecie co, ja mam takie wrażenie, że ja trochę w złą stronę poszłem.
Najwyżej wiecie, co się wrócimy. I tak mamy troszeczkę minut nagrania, także zawsze mogę go podzielić na pół i wam wrzucić. Na pewno będą się znaleźć lasek jakiś. Tak, idę w dobrą stronę, okej, już myślałem, że się gubię. Zębiaczki. Jest zorza ładna, polarna, ale mnie to na razie nie obchodzi, na razie chcę dojść do obozu. Tam do schronu, na szczęście schron jest niedaleko, tyle dobrze. Dobra, do wiedźmy się nie zbliżam, nawet dwóch wiedźm. Ała. Okej, są drzewa. To jest najważniejsze. Czemu? Bo mogę zrobić sobie jedzonko. Więc tak, trzy najważniejsze rzeczy. Dojść, zebrać trochę drewna i się tymczasowo tam zabunkrować, bo boję się, że nie przeżyję. Nie! Zostaw mnie! O kurna! Ała, ała, ała! O kurna, ale się o mało nie... No, nie przestraszył, no. A, ja miałem przy sobie cały czas, kurna. Pośpiechu zrobiłem, ale mogę teraz się najeść i wyleczyć. Tak, chwilowo sobie oświetlę. Kurde, to troszeczkę zły pomysł mi się wydaje iść. Wezmę rozgrzewające whisky, tak po prostu. Zjem coś. I w jakiś bardzo prosty sposób będę musiał się tam dostać. I chyba nawet wiem jak. That's very smart idea, Simon, I know. Więc tak. I teraz tak. 6 kilof mam. To będzie tam jakoś w bardzo łatwy sposób dojść, bo zanim będzie ranek, to trochę se poczekam. Dobra, teraz się będę w górę. Jestem, sorry, że znowu robię przerwę, ale ktoś ciągle tu wchodzi i no. No niestety, no. Tak to jest, jak nagrywacie na tygodniu. Ciągle was rodzice proszą o to, żebyś skończył i się wziął do nauki. A przecież rodzice wiedzą, jak ja się dobrze uczę, także no. Proszę nie brać... Okej, chyba weszłem do środka w trochę inny sposób, ale okej. To bardzo dobrze, czemu? Bo nie muszę się męczyć z tymi zombiakami. Dobra, netherowa cegła. One, two, three. I sprawdzamy pokój po pokoju. Dobra, więc tak, najpierw pokój medyczny. Notatka i szklana butelka ziup. Pomieszczenie komunikacyjne.
O kurna, no niestety, no ja nie poradzę, że akurat ktoś wchodzi, no. Obstawiam, że każdemu zawsze jest tak, że takim zaczyna, zawsze jest tak, że komuś zawsze musi ktoś komuś wejść do pokoju, co nie? Nie patrzę się, nie patrzę się. Każdy ma prawo załatwić. A jest szansa na spuszczenie kibl... Nie mogę spuścić wody w kiblu, super. Fajnie. Więc tak, dobra, idziemy na górę. I obstawiam, że na górze nie będzie tak już ciekawie. Oj, tu trzeba pochodnie zrobić. Sektor A. Dobra, mamy ciekawy obiekt, widzę. Teraz trzeba tylko Isaaca znaleźć. Okej, tu nic nie ma. Tutaj też mamy jakieś coś. Pytanie, czy tędy da się przejść? Sprawdzę. Wiecie co? Sprawdzę. A sprawdzę. A kto mi zabroni? Nie. Sorry, ja po prostu jestem typem człowieka, który lubi eksplorować, tak. O, dobra. Więc tak, sektor B. Okej, kolejne zejście na dół. To ja wolę może jeszcze górę sprawdzić, dokładnie. Kotłownia. Góry nic nie ma. Jest wejście do tej kotłowni? Nie ma za bardzo, nie widzę. Uj, widzę. A to chyba przejście jest... A, niczego tu nie ma, okej. A, to jest przejście na górę, okej. Kotłownia. Jest węgiel? Nie widzę za bardzo węgla. Okej, czyli tak. Drabinka na górę potrzebna. I sprawdzić sektor B. I sprawdzimy sektor B, ale przeczytamy najpierw wszystkie dokumenty. Pogoda. Wyniki temperatury w ostatnich dniach są naprawdę nieoptymistyczne. Jutro zadzwonię do ambasady Snow na wyspie Alfa i spytam, czy u nich również występuje taka anomalia. Może zorganizujmy kiedyś debatę na ten temat. Okej. Pogoda. Deportacja. Otrzymaliśmy rozkaz spakowania wszystkich najpotrzebniejszych rzeczy i opuszczenia stacji do jutra. Podobno Snow każe zmienić nasze stacje na laboratorium. Dobrze wiem, że kłamią. Im chodzi o ludzi. Jak najbardziej. Jak najbardziej. List polecony obiekt 0. Zwracamy się do pańskiej stacji z prośbą o opuszczenie stacji polarnej do dnia jutrzejszego. Wasza stacja zostanie przemianowana na laboratorium. Wszyscy ludzie pracujący w stacji zostaną deportowani do bunkru Lulaby, Charles Newton. Okej. Okay. I notatka. Jedyny w tym bunkrze znam się na medycynie. Jeżeli szybko nie wytrzaśniemy leków i środków leczniczych, czeka nas katastrofa. Jaki to rzecz, której najbardziej się spodziewaliśmy, nadzorca. Okej. Okay. No to co, teraz zostaje sektor B. I tu już nie jest tak optymistycznie, bo jest ciemno i jest pełno... Okej, dobra, wiem przynajmniej gdzie nie wchodzić. Tyle dobrze. Uff. Powiem wam, czy jak najbardziej drewno mi będzie potrzebne. Dlatego ja tutaj na razie nie wchodzę. Wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Jak najbardziej stąd wychodzimy. Dobra. Jeszcze trzeba przy okazji znaleźć wyjście z tego piekła. Tylko nie mówcie mi, że jest noc dalej. Przecież ja tu siedziałam trochę.
No chyba, że umundurowany zombiak, to wtedy na pewno. A, tu jesteś. No. I po cholerę żeś tu siedział, dobra. Więc tak, Teraz sprawdzimy dokładnie ten obiekt teraz, skoro już wyszliśmy. Ale ten obiekt już sprawdzimy dokładnie w następnym odcinku. I jeszcze na szybko tylko przeczytam, poczekajcie, że przeczytam. Liścik Elizy. Razem z chłopczykiem o imieniu Max zbudowaliśmy swoją bazę koło tego naszego nowego domu. Mój tata chce, żebym wracała, bo się przeziębię. Lubię śnieg i zimę. To moje ulubione rzeczy. To moje ulubione rzeczy. Eliza. Ło kurwa! Kurwa, fajne zakończenie odcinka wam powiem. No i tak, widzowie. To na tyle będzie w tym odcinku. Resztę obiektu dokładnie sprawdzimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał i będziecie chcieli więcej odcinków na moim kanale z Wyspy Mrozu. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na moim kanale, jeśli chcesz wspomóc mój kanał i zwiększyć jego zasięgi. Będę za to bardzo wdzięczny. A ty pomożesz w rozbudowaniu tego kanału. Do zobaczenia, trzymajcie się.